Cześć, z tej strony Marta Potoczek z bloga Leniwa Niedziela. Dzisiaj mamy niedzielę, a na niedzielę obiecałam Wam miodownik mojej cioci Ewy. Ukochane ciasto z mojego dzieciństwa. Dość pracochłonne, ale myślę, że na święta warto je zrobić. Zapraszam na ten odcinek. Opowiadałam Wam już o tym przepisie w poprzednich odcinkach. To jest takie ciasto, dla którego ja po prostu kochałam święta, bo to był mój ulubiony przepis obok tych uszek, które smaży się na głębokim tłuszczu. Dwa dania, które po prostu kocham i jako nawet małe dziecko niczego innego nie chciałam za bardzo próbować, tylko nastawiałam się, że zjem te dania, bo jadłam je właśnie na specjalne okazje. To nie były dania, które powtarzaliśmy, w szczególności uszka, nigdy nie powtarzaliśmy ich poza Wigilią. Miodownik ciocia czasami robiła ze specjalnych okazji, natomiast uwielbiam. Przepis jest oczywiście od mojej cioci, w rodzinie bardzo długo. Ciocia dostała go, myślę, że 30 parę lat temu od swojej koleżanki i to jest jej popisowe danie, także słuchajcie, ciocia przysłała mi i oryginalny przepis, taki już cały zaplamiony i ten przepisany i zrobimy to dzisiaj dokładnie tak, jak ona to robi. Całą listę składników wrzucę Wam w opisie tego wideo, a ja po kolei będę mówiła, ile wszystkiego używam. Na początek zagnieciemy sobie ciasto, a Wy możecie już rozgrzać swój piekarnik mniej więcej do 175 stopni z termoobiegiem. Na początek przygotujemy sobie składniki suche. Będą nam potrzebne 3 szklanki mąki. Słuchajcie, ponieważ przepis jest sprzed 30 lat, to właśnie miałyśmy teraz debatę i z ciocią, i z moją teściową a propos tego, jakiej wielkości były kostki masła w tamtych czasach. Wydaje nam się, że były większe i że miały 250 gramów, a teraz mają 200. No ale ciocia powiedziała, że ona robi, jak się kostki zmieniły, to dodawała właśnie 200. Ale na razie zaczniemy sobie od przygotowania naszej mąki. Mąkę, słuchajcie, przesiewamy. Każdą szklankę, ja tutaj mam takie miarki, które dokładnie podają, że to jest 250 ml, czyli szklanka. I każdą szklankę mąki przesiewamy przez sito, żeby nie było żadnych grudek. Jedna jest. Słuchajcie, przesiałam 3 szklanki mąki. Mąka to jest mąka tortowa. Do mąki będziemy dodawać łyżeczkę sody. Ja tu do wszystkiego mam teraz takie równe miarki, bo wiecie, łyżeczka łyżeczce nierówna, dlatego preferuję miarki. Wrzucam łyżeczkę sody. Ja ją za sekundkę przemieszam rózgą z mojego robota. Natomiast możecie to też oczywiście zrobić trzepaczką, ale chodzi o to, żeby suche składniki były wymieszane przed mieszaniem ze składnikami mokrymi. Do ciasta dodajemy też 3/4 szklanki cukru pudru i też warto go przesiać przez sito. Ja zawsze najpierw te suche składniki mieszam sekundkę rózgą, a potem już będę zmieniać na hak. Nasze składniki mokre to 3 łyżki masła. Też sobie odmierzam. Miękkie masło zostawiłam na chwileczkę, żeby sobie, no nie taką chwileczkę, zleżało tutaj ze 4 godziny. I teraz jest miękkie, będziemy jeszcze potrzebować też tego drugiego masła. Ja Wam oczywiście wszystko zostawiam, słuchajcie, w opisie, bo tych składników było tak dużo, że pomyślałam sobie, że wygodniej Wam będzie przeczytać cały przepis. Do tego będziemy potrzebować 2 jajka. I kolejny składnik to 3 łyżki miodu. Ciocia powiedziała, żeby wszystkim dać znać, że miód powinien być skrystalizowany. Także 3 łyżki. Tu będzie ciężej go wyciągnąć. W oryginalnym przepisie jest też cukier waniliowy. Jedna torebka. Wiecie, jak teraz jest? Teraz jest mnóstwo cukrów wanilinowych, a nie waniliowych. Więc jeżeli macie dostęp do prawdziwego cukru waniliowego, to super, z prawdziwą wanilią. A jeżeli nie, możecie też dodać
ekstrakt z wanilii albo pastę z wanilii. Ja dodaję tutaj łyżeczkę właśnie ekstraktu z wanilii. Ja będę mieszać hakiem i ucieramy, aż ciasto będzie elastyczne. Jeszcze sekundkę je pougniatamy sami, natomiast na razie ugniatamy w robocie. Słuchajcie, ciasto zagniatało się około, myślę, 8 minut, ale tak naprawdę to chodzi o to, aby osiągnąć etap taki, że ciasto jest elastyczne, nie klei nam się do rąk, nie jest też suche. Zobaczcie, jak ładnie, jak plastelina, i taką konsystencję to ciasto ma mieć. Zobaczcie, jak zobaczymy w dłoniach, jest idealne. Są roboty. Gdyby to robić ręcznie, to by była po prostu masakra, ale takie to były kiedyś czasy. To nasze ciasto, słuchajcie, będziemy dzielić na trzy części. Najlepiej jest użyć wagi, żeby one rzeczywiście były idealnie równe. Ja już na razie przesunę naszego robota, bo będziemy to ciasto za chwilę wałkować i będzie nam potrzebne trochę więcej miejsca. Słuchajcie, nasze ciasto dzielimy na trzy równe części. Najlepiej jest użyć do tego wagi. Wczoraj jak ważyłam, to chyba wychodziło mi 300. No zaraz zobaczymy, ile wyjdzie. Tutaj mamy 230, 260 i 250, czyli mniej więcej ten kawałek będzie idealny. Opa. 250. Słuchajcie, mamy trzy równe kawałki ciasta. Około 250 gramów powinny Wam ważyć. I teraz tak, słuchajcie, w dawnych czasach oczywiście wałkowało się po prostu je cienko na blacie, ale zapewne podsypując mąką. Ja podpatrzyłam w internecie, w różnych miejscach to już widziałam, natomiast to wałkowanie ciasta pomiędzy dwoma kawałkami papieru do pieczenia. Można wałkować bardzo cienko, świetnie się od tego papieru odkleja i nie trzeba podsypywać mąką. To jest w ogóle bardzo wygodny patent i teraz tak też zrobimy. Każdy z nich będziemy wałkować na prostokąt. Ja mniej więcej sobie, tak jak mam te papiery do pieczenia, to one idealnie się wpasowują w blaszkę. Potem każdą jedną blaszkę po kolei będziemy piec około 8 minut. Tak naprawdę zależy nam na tym, żeby ciasto się leciutko zezłociło i pod żadnym pozorem, żeby się nie spiekło. To jest akurat kluczowe. Uważam, że im dłużej ono siedzi w piekarniku, tym ono jest twardsze i bardziej chrupiące. Przepyszne, ale dużo dłużej będzie nam potem miękło. Jeżeli pozwolimy mu tylko na tyle wyrosnąć, żeby było leciutko złote, to będzie super. Ja już biorę papier do pieczenia i wałkujemy. Słuchajcie, zagarnę włosy za uszy. I teraz tak, ja z reguły robię tak, że blokuję sobie tę część brzuchem, rozkładam sobie leciutko, rozpłaszczam ten mój placek palcami i potem nakładam drugi kawałek papieru do pieczenia tą śliską stroną do ciasta. Słuchajcie, niestety ono będzie robiło teraz dźwięki. Nałożyłam drugą warstwę papieru, wałek. Słuchajcie, sprawiłam sobie wałek, który jest wałkiem marmurowym, bardzo ciężki. Wcześniej miałam zawsze wałki drewniane albo jakieś takie silikonowe. Dużo jest lepszy, naprawdę świetny. Nawet nie pamiętam, gdzie ja go kupiłam. Nie przypomnę sobie chyba, ale jak znajdę, to Wam go wrzucę. Natomiast to był świetny zakup. Wałkujemy na wszystkie strony, starając się rozprowadzić. Ja sobie oczywiście zamieniam w różne strony ten papier i wałkuję pomiędzy dwoma warstwami papieru. I staramy się zrobić jak najładniejszy prostokąt, żeby było to ciasto równo rozwałkowane. Pierwszy placek rozwałkowany. Słuchajcie, ja nie przejmujcie się, jeżeli on Wam nie wyjdzie idealny, bo ja bardzo często one nie są idealnymi prostokątami. Głównie chodzi mi o to, żebym była w stanie bez problemu wpasować moje ciasto do mojej blaszki. Ja z reguły piekę w takiej trochę mniejszej blaszce niż te blaszki, które są dołączone do piekarnika. I kiedy chcecie ściągnąć wierzchnią warstwę, ona jest woskowana, więc bardzo łatwo się ściąga. Po prostu pociągamy, ona się pięknie odkleja. Mamy idealnie cieniutko rozwałkowane ciasto. Ja wstawiam już do piekarnika i słuchajcie, mniej więcej koło 8 minut, ale naprawdę pilnujcie, zaglądajcie co chwilę. Jak tylko łapie złoty kolor, nie jest już to ciasto takie surowe, natychmiast wyciągamy z piekarnika i wkładamy następną naszą blaszkę, bo blaszek będzie 3.
A ja oczywiście biorę się, słuchajcie, za następne, nakładam kolejną warstwę, bo na jednej z tych papierów nasze ciasto pojechało się piec. Także nakładam na górę kolejne, biorę wałek i wałkuję dokładnie tak samo. Słuchajcie, zanim będę wałkować trzeci placek, wstawię już na gaz mleko, na którym będę gotować kaszę mannę. Pół litra mleka. Ja akurat używam mleko bez laktozy, ale to tylko dlatego, że ja nie toleruję laktozy i wszystko, co w domu robię, zawsze robię właśnie na tym mleku. I do niego dodamy 3 łyżki kaszy manny. Ja mam dzisiaj błyskawiczną, bo wiecie, ostatnio byliśmy chorzy i nie byłam na dużych zakupach, ale wydaje mi się, że fajniejsza jest ta kasza manna, którą trzeba gotować trochę dłużej. I taka jest na pewno w przepisie mojej cioci, bo gotuje się ją przez 20 minut cały czas mieszając. Ja użyłam, bo już mam to jedno ciasto zrobione dla Was, użyłam właśnie tej kaszy manny takiej błyskawicznej. Też jest okej, bardzo dobrze to ciasto smakuje, ale wydaje mi się, że taka klasyczna kasza manna jest dużo lepsza. No dzisiaj znowu jej użyjemy. Ją tylko gotuje się 5 minut. Ja gotowałam chyba 8, żeby była naprawdę gęsta. I jest okej. Więc jak ktoś nie chce stać tych 20 minut i tam zasuwać tą łyżką, bo kluczowe jest dla nas to, żeby tego nie przypalić. Czyli słuchajcie, mały gaz. Cały czas kontrolujemy, czy na dole ta kasza się nam nie przypala i w momencie, kiedy ona zgęstnieje, zostawimy ją do ostygnięcia. Użyję teraz pół łyżeczek z moich miarek, bo mam ubrudzone miodem moją łyżeczkę poprzednią, czyli tych wrzucę 6, ale to są tak naprawdę pół łyżeczki tutaj na tych moich miarkach. A propos miarek, słuchajcie, ostatnio się rozbawiłam strasznie, bo tutaj ktoś powiedział, jak to mówisz, że używasz tyle, a użyłaś szklanki. To nie była szklanka, tylko moja miarka, ona ma pół litra pojemności, więc to, co używałam ostatnio do śledzi, to nie była szklanka, tylko miarka, po prostu szklana. Ale byłam zdziwiona, że widząc w mojej ręce nie zwróciliście uwagi, że dość duża ta szklanka. Kaszka się gotuje, możecie to robić wszystko naraz, czyli jednocześnie wałkować, jednocześnie robić kaszę, jednocześnie piec, ale zwróćcie uwagę, że to są wszystkie te czynności, wymagają Waszego skupienia. Także jeżeli robicie takie ciasto po raz pierwszy, a jest to ciasto, które naprawdę tutaj można się potknąć w paru miejscach, można przypalić kaszę, można przypalić blaty, to jest dla nas kluczowe, żeby tego nie zrobić. Także możecie sobie też to rozłożyć na kilka momentów i każdą rzecz robić osobno. Ja jadę, słuchajcie, jadę w tempie, widzę, że już blat jest do wyciągnięcia, a ten zaraz będę nakładać. Słuchajcie, kasza się ugotowała, jest gęstości, takiego wiecie, gęsty budyń. Kasza teraz musi ostygnąć. Możecie zostawić ją w temperaturze pokojowej do czasu, aż będzie miała taką temperaturę właśnie pokojową. Nie możemy gorącej dodawać do kremu, bo w kremie mamy żółtka, mamy masło, one nam się mogą ściąć. Najszybszą metodą jest chyba albo wstawienie do miski z lodem, jeżeli jest to ciepły dzień, a tak jak teraz, kiedy jest zima, możecie spokojnie wystawić na taras. Ja bardzo często nakrywam ją czymś, żeby ona nie złapała kożucha, a jak już nie jest taka super gorąca i chcę ją przytrzymać dłużej, to nakładam też kawałek folii spożywczej, wtedy kożuch się nie tworzy. No i czekamy, aż nam ostygnie. Ostatni blat właśnie będzie wyjeżdżał z piekarnika i będziemy składać całość. Minęła chwila, nasza kasza ostygła, będziemy teraz przygotowywać krem. Do kremu będziemy potrzebować kostkę masła, czyli 200 gramów. Jakie wy macie wspomnienia, jeżeli macie, bo może tu są młodsze osoby, jak było w latach 80., ile ta kostka masła ważyła, bo my właśnie debatowałyśmy tutaj z teściową i z moją ciocią Ewą. I teraz tak, będziemy dodawać szklankę cukru pudru, ja też ją przesieję, wrzucę sobie tutaj, dobra, mamy szklankę, przesiewamy nasz cukier przez sito, żeby nie było grudek. Są też takie, słuchajcie, gadżety do przesiewania, ale nigdy nie trafiłam takiego jakiegoś rewelacyjnego. Dobre, drobne sitko, łyżka jeszcze do tego i to jest moment, można bez problemu wszystko przesiać. Oprócz cukru będziemy dodawać, no w oryginalnym przepisie dodawało się znowu cukier waniliowy, ale ja tutaj troszeczkę zrobiłam swoją wersję i dodaję ekstrakt waniliowy lub pastę waniliową, w zależności od tego, co mam. Dzisiaj już widzę, że mam resztki i muszę pojechać do sklepu kupić, albo można też zamówić na Allegro. Ta firma, której ja używam, ona się nazywa
Nielsen Masi to się nazywa. I tutaj mam na przykład pastę właśnie waniliową. A tak wygląda ekstrakt. Jak będziecie kiedyś w sklepie, kiedyś to sprzedawali bez problemu w Piotrze i Pawle. Teraz już nie ma Piotra i Pawła i chyba są te sklepy Spar, ale też tam kiedyś znalazłam. A jak nie macie takiego sklepu, to na Allegro wrzucę Wam w opisie link do tej pasty. Super, jest do wszystkiego. Ja używam do wszystkich ciast, do wszelkiego rodzaju naleśników, do no, cokolwiek, co ma wanilię w sobie. Taka pasta jest po prostu rewelacyjna, bardzo skondensowany smak, fantastyczny. Naprawdę warto spróbować. Nie jest to co prawda tani produkt, ale zużywa się też go dość długo. Oprócz cukru i oprócz masła wrzucamy też dwa żółtka. I słuchajcie, całość tego będziemy teraz ucierać. Do ucierania kremów używam tego takiego mieszadła z gumową końcówką. Ono idealnie dociera do brzegów misy i dzięki temu świetnie się to wszystko uciera. Włączamy i słuchajcie, ucieramy, aż nasze składniki będą takie idealnie białe i kremowe. Na razie zaczynamy powoli, żeby nam się tutaj nie poleciało wszystko i nie zaczęło fruwać. A potem jak już się składniki połączą, włączam właśnie ten taki tryb coraz szybszy i szybszy, tak żeby to mieszadło rozcierało idealnie masło po ściankach dzieży. Kiedy masło będzie już takie białe, idealnie puszyste, zaczynamy powoli dodawać naszą kaszę. Dodajemy po łyżce i ucieramy na niskich obrotach. Po łyżce. Mniej więcej po kilku minutach ubijania bierzemy sobie szpatułkę silikonową i jeszcze ścieramy na wszelki wypadek wszystko z naszych ścianek dzieży, tak żeby idealnie wszystkie składniki się połączyły. I tak samo pod spodem, jeszcze raz tak zamiatamy spod spodu. Chcemy, żeby wszystkie składniki były idealnie napowietrzone i idealnie połączone przede wszystkim. I jeszcze raz przez jakąś minutę mieszamy tak i sprawdzamy wtedy, czy już nie ma żadnych grudek, czy wszystko jest dobrze połączone. Słuchajcie, krem jest gotowy, wygląda w ten sposób. Jak widzicie, nic nie płynie, jest bardzo gęsty. Widać te maleńkie ziarenka wanilii. Także super. I teraz będziemy już przekładać nasze blaty całością. Idę po blaty. Blaty są upieczone. Tak jak Wam mówiłam, blaty nie są w idealnym kształcie, bo ja potem ciasto sobie docinam na idealny prostokąt. Moja ciocia mówi, że czasami piecze je idealnie tak, jak ma foremkę i to też jest świetny sposób, natomiast ja się zbytnio nie przejmuję, ponieważ wałkuję to pomiędzy tymi warstwami papieru, to dla mnie jest wygodniej po prostu nałożyć, nawet jak one nie są idealne, i potem dociąć ten prostokąt taki, o jaki mi chodzi. Przygotowujemy sobie pierwszą warstwę. Ja kładę to po prostu na blaszce. Pierwsza warstwa na papierze do pieczenia i nakładamy połowę naszego kremu. Rozsmarowujemy go równą warstwą. To ciasto to jest taki typ ciasta, które potrzebuje, żeby się przegryźć, czyli nakładamy, będziemy dociskać ciężkim, ja to zawsze nakładam potem właśnie papier do pieczenia i dociskam najcięższymi książkami, jakie posiadam. Natomiast zostawimy nasze ciasto na początku w temperaturze pokojowej, najlepiej na kilka godzin. To też jest porada mojej cioci, która mówi, że dużo lepiej i dużo szybciej to ciasto mięknie, jeżeli najpierw damy mu kilka godzin właśnie w ciepłym miejscu, a dopiero potem przełożymy do chłodnego na noc. Także najfajniej to ciasto zrobić rano, potem dać mu postać w domu i następnie dopiero wystawiamy na zewnątrz po jakichś kilku godzinach. Ono z reguły jest już następnego dnia dobre do jedzenia, w zależności też chyba od tego, jak upieczecie blaty, bo zauważyłam, że jeżeli blaty przeciągniemy i one są dużo bardziej suche, to wtedy czasami potrzebne są dwa dni. Natomiast jeżeli blaty były dość miękkie i wyciągnęliśmy je już w pierwszym momencie ze złocenia, to właśnie następnego dnia już to ciasto jest przepyszne. Ono musi być mięciutkie, to nie ma być ciasto, które jest kruche, także trzeba poczekać na ten moment, w którym będzie całość po prostu miękka. Słuchajcie, drugi blat nakładam na tę warstwę i teraz na drugim rozsmarowuję pozostałą część naszego kremu.
Idealne są takie szpadułki właśnie silikonowe, dlatego że możemy bez problemu wyciągnąć do ostatniej kropli po prostu nasze, to co tam robiliśmy, w naszym przypadku dzisiaj ten krem. Słuchajcie, rozsmarowuję całość dokładnie taką samą warstwą, tak żeby ona była równomierna. Ja najbardziej lubię, słuchajcie, te ścinki, które potem, jak robię sobie, żeby to ciasto było takie równe i żebym mogła je pokroić w idealną kosteczkę, to te ścinki są właśnie do spróbowania, czy dobrze wyszło. Także to z dzieciństwa mój ulubiony kawałek, kiedy można spróbować to, co nam się odkroiło. I blat numer 3 nakładamy na całość. Dociskamy. Teraz są właśnie, one są, już czuć, że one są miękkie, także one będą świetnie teraz chłonęły ten krem. Robiłam to ciasto parę razy i zauważyłam, że jak nie przez przypadek po prostu za długo trochę potrzymam w piekarniku, to jest chyba najgorsza rzecz, jaką można zrobić, jeżeli ciasto jest takie, że się kruszy. Tutaj na przykład na końcówce mam ten typ, czyli takie już się robi ciemnobrązowe i jest po prostu jak kruche ciastka. Także ono musi być właśnie złote, jeszcze miękkie, delikatnie pod palcem. I słuchajcie, na tym etapie nakładamy warstwę papieru do pieczenia. I dociskamy czymś ciężkim. Możecie postawić na przykład na tym jakiś, no coś tej wielkości. Ja po prostu kładę dwie naprawdę konkretne książki. Dociskam, na razie zostawiam na kilka godzin w domu, tak jak mówiłam, a potem po paru godzinach wędruję na zewnątrz i trzeba być bardzo cierpliwym, żeby ono idealnie doszło. Ono następnego dnia powinno być już miękkie. Jeżeli u Was jeszcze będzie dość twarde, to po prostu dajcie mu jeszcze dodatkowy dzień. To są moje największe książki, The Nordic Cookbook i The Complete Bocuse, czyli Paul Bocuse, francuski słynny szef kuchni, świetni kucharze, mnóstwo wiedzy, a dodatkowo jeszcze dociśniemy nasz miodownik. Słuchajcie, miodownik sobie dochodzi. Ja pokażę Wam miodownik, który zrobiłam dzisiaj rano, bo chciałam Wam pokazać, jak wygląda po przełożeniu. Jeszcze nie jest idealnie miękki, ale zobaczycie mniej więcej, jak taka kostka wygląda. Jest chwileczkę później, chciałam Wam pokazać, jak miodownik wygląda. To jest miodownik, którego zrobiłam rano. Także on miał parę godzin na to, żeby zmięknąć. Nie jest jeszcze ta konsystencja idealna, bo to ciasto ma się Wam uginać pod palcami. U mnie już trochę zaczyna, ale jeszcze potrzebuje paru godzin. Ja z reguły miodownik kroję w taką kosteczkę, bo tak kroiła moja ciocia i takie mam dokładnie wspomnienia. Natomiast Wy możecie pokroić tak, jak Wam będzie wygodnie. Wiem, że część osób miodowniki pokrywa cukrem pudrem. Ja tego nie lubię, on już jest dla mnie wystarczająco słodki, także jest to tyle, ile potrzebuję. Idealnie smakuje, idealny smak dzieciństwa. Przy okazji chciałam pozdrowić moją ciocię Ewę, która po prostu bardzo, bardzo często ogląda wszystkie moje wideo. Ciociu, dziękuję Ci za te cudowne wspomnienia, nie tylko z miodownikiem, ale w ogóle z mojego dzieciństwa. Mam nadzieję, że Wy też macie takie osoby w swojej rodzinie, które zawsze Was wspierają i trzymają za Was kciuki. Moja ciocia właśnie jest taką osobą, a ja pozdrawiam tych wszystkich, którzy dają takie mega wspomnienia swoim członkom rodziny. Jeżeli dzisiejsze wideo Wam się podobało, dajcie oczywiście kciuki w górę. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału i wciśnięciu dzwonka, żeby dostawać powiadomienia o nowych wideo, które pojawiają się we wtorki o 9, w czwartki o 16 i w niedzielę o 9. Wszystkie wideo są oczywiście zapisane na playliście świątecznej, tam możecie zobaczyć wszystkie przepisy, jeżeli do nich chcecie wrócić. I nie tylko, są tam też oczywiście wszelkie dekoracje świąteczne. Do zobaczenia w następnym odcinku.